Siemanejro, witam Was serdecznie na moim kanale. Miałem dość długą przerwę, dlatego że shift jaki mam 4x4 sprawia, że czasem mam wolne tylko w weekendy, a w tygodniu pracuję albo odwrotnie i nie mam tak naprawdę kiedy zanurzyć się w nagrywanie, chociaż pomysłów i materiałów do zrealizowania mam wiele. O, ale bycie ojcem skutecznie mi przeszkadza w nagrywaniu, znaczy nie przeszkadza, moje życie wypełnia radość bycia ojcem, aczkolwiek w tym momencie, kiedy przeżywam radości związane z ojcostwem, nie mam czasu na radości związane z nagrywaniem. No, ale chciałem Wam się pochwalić moim mikrofonem Blue Yeti World of Warcraft. Kupiłem go tylko z dwóch powodów. Żeby Wam kurwa pokazać, że mnie stać. I dwa, żeby uleczyć moją zranioną duszę, która przechodzi właśnie przez kryzys wieku średniego. Tyle. Nie jestem jakimś audiotechnicznym, więc się nie znam zbytnio na mikrofonach i na audio obsłudze i obróbce. Aczkolwiek mikrofon jest fajny, śliczny, cudowny, piękniutki. Ma złote pierdółeczki, runy, logo Warcrafta i tyle. A cała reszta jest taka sama jak w poprzednim zwykłym mikrofonie Blue Yeti. Tak mi się przynajmniej wydaje. Jeśli się mylę, to pewnie ktoś tam mi w komentarzu może rzuci, że się mylę i wypierdalaj, ty cebularzu. Chuja wiesz, o czym ty gadasz? Czekam na taki komentarz, aczkolwiek wydaje mi się, że nie ma tam zbytnio jakiejś wielkiej różnicy w technicznych osiągach tych mikrofonów. Aczkolwiek, jak jesteś zrytym człowiekiem pod względem Warcrafta jak ja, tak zwany World of Warcraft pajas, to pewnie też kupujesz wszystko, co ma logo Warcrafta na sobie. Gdybym mógł, to nawet kupowałbym cebulę, gdyby była tylko sprzedawana z logo Warcrafta albo Hordy. Tak czy owak, mikrofon ma oczywiście te wspaniałe features, gdzie można sobie wybrać jakiś głos i być na przykład fel-orkiem. Uwaga! No, teraz jestem fel-ork. Pewnie brzmię chujowo. Ja tego nie słyszę, jak nagrywam, ale wiem, że opcja jest już włączona, więc pewnie odsłuchując będę sobie mógł to zobaczyć. Teraz wyłączyłem sobie opcję i sprawdzimy, jakbym brzmiał, gdybym był Lich Kingiem. Więc gdybym był Lich Kingiem, brzmiałbym tak. Pewnie byłoby mi bardzo zimno i nie mógłbym się porządnie wysrać, bo wszystko przymazałoby mi do mojego ciała. Więc wycykliwy Lich Kingiem nie chcę być wyłączony. Wiem, jestem zryty, mój psycholog mówił to samo, psychiatra się powiesił, a psycholog został rusznikarzem na froncie północno-wschodnim, bo nie mógł znieść mojego pierdolenia. No, co wam chciałem powiedzieć? Chciałem powiedzieć, że... Ale poczekajcie, powiem wam to głosem orka normalnego, o, World of Warcraft orka. Chciałem wam powiedzieć, że jestem porządnie pierdolnięty na punkcie Warcrafta. I to nie dlatego, że jestem pro-gamerem, bo nie jestem. Wyłączamy głos orka. A dlatego, że po prostu uwielbiam World of Warcraft i zawsze mi stawał po sufit, jak widziałem cokolwiek z tym tematem związanego. Więc mam w domu kupę rzeczy z Warcrafta i mam pomysł na kilka ciekawych filmów, moim zdaniem ciekawych filmów w tematyce Warcrafta, tylko muszę mieć czas, żeby się wydobyć z pieluch i wbić się do mojego pokoju i nagrać to w spokoju. Przez ostatni miesiąc dzieci i praca mi kolidowały z nagrywaniem, dlatego dopiero tak późno ten film powstaje. Ten mikrofon mam już od dawna, z miesiąc już leżał w pudełku, nawet go nie mogłem wyciągnąć, żeby nagrać film, bo nie było kiedy. I tyle tak naprawdę. Chciałem wam pokazać, że jest taki mikrofon, że go mam, bo mnie stać, bo mogę zaszpanować, bo nie mogę, bo jestem tak biedny, że nie stać mnie na to, żeby sobie ukoić ból istnienia, kupując Lamborghini czy Ferrari, więc sobie kupiłem mikrofon, pewnie którego tam raz na jakiś czas użyję sobie, ale jest. Przy okazji chciałem wam pokazać, że na przykład ostatnio z nudów, siedząc sobie na kibelku, cisnąć dwójeczkę, przeglądałem sobie sprzedawcę internetowego, pewnego, którego nie będę reklamował, bo mi za to nikt nie płaci. Ale kupiłem sobie tutaj właśnie, o, notatnik Warcrafta i to jestem cały ja. Przeglądam sobie, patrzę, o, notatnik Warcrafta ma logo Hordy, więc kupujemy. Była promka, że tam z 11 funtów na 10,55, więc mówię, kurwa, zaoszczędzam kapuchę, kupujemy. Kupiłem i nawet go nie otworzyłem po to, żeby wam otworzyć go na wideo. Więc ściągamy folijeczkę, piękne, grawerowane logo Hordy, które widać, się trafiło lekko uszkodzone, ale jebać to. Otwieramy, proszę bardzo, piękny rysuneczek z przodu. Otwieramy z tyłu, piękny rysuneczek z tyłu. Otwieramy w środku linijeczki. Ja wolę krateczki, ale oczywiście w Anglii krateczek nie ma, bo ten naród jest dość erdolony i poryty, i skrzywiony, więc kupisz albo zeszyt w linijkę, albo zeszyt czysty. Ja wolałem zawsze od dziecka w kratkę. Pisać w kratkę, rysować w kratce, no ale niestety nidy rydy. I kupiłem ten zeszycik tylko i wyłącznie po to, bo mogłem.
bo się nudziłem, zanim skończę swoje interesy na szklanym tronie. I stwierdziłem, że wam pokażę też wideo, że mnie stać, że sobie kupiłem. O. Nie no, pierdolę, niepotrzebnie już 5 minut, także będę chyba kończył. Mikrofon jest fajny, jak nie macie na co kasy przeznaczyć, to sobie go kupcie, ale nie musicie go koniecznie go mieć, bo nic tak naprawdę w życie nie wnosi, poza tymi kilkoma bajerami, o których mówił już ten już polski taki chłopczyk, co podobny jest do Zeldy, co mu grzywka wchodzi w oko i zrobi co chwileczkę. Nie, ja go bardzo lubię, aczkolwiek tam u niego może się więcej detali. Ja wam chciałem tylko pokazać, że mam, że fajne jest tak naprawdę dużo zbierać dźwięków, zbierać dźwięki nawet moich dzieci z ogrodu albo bawiących się w konserwatorium, więc mam nadzieję, że to nie będzie tu słychać. Zobaczymy, jak to będzie przy nagraniu, ale tak to wygląda. No i tyle tak naprawdę. Kończę, bo trzeba oczywiście dzieci dawać do kina, jest dzisiaj niedziela, więc trzeba wypełnić ich dzień radością i słońcem. Zakończymy to nagrywanie, może głosem, zobaczmy, kurwa, Forest Troll. Dajcie subskrypcję, dajcie dzwoneczka, wypełnijcie mój dzień radością, że ktoś to ogląda, a do tych, którzy mnie mówią regularnie, ich jest ich kilku, serdecznie was pozdrawiam, dzięki, że jesteście i do następnego razu. Live long.